Wiele lat temu żył pewien człowiek, łowca głów John Hayward. I choć nie był pierwszym, a na pewno nie ostatnim łowcą, to jego historia jest historią wszystkich tych z nas, którzy stawili czoła piekielnym potworom. Stan Luizjana, XIX wiek. Słowa te opublikowano przed oficjalną zapowiedzią gry, która należy do jednej z najbardziej klimatycznych, w jakie miałem przyjemność zagrać w ostatnim czasie. Mało tego, w dobie panujących Battle Royale wyróżnia się zdecydowanie ciekawszym pomysłem na rozgrywkę wielosobową, a także genialną oprawą audiowizualną. Witam Was bardzo serdecznie, jestem Mester, a przed Wami niezwykła gra, Hunt Showdown. Zapraszam. Hunt Showdown to najnowsza gra twórców popularnej serii Crysis, a więc studia Crytek, które to w ostatnim czasie borykało się ze sporą ilością problemów finansowych. Dlatego też firma ze swoim dziełem powstającym od 2014 roku wiąże spore nadzieje. Jak w takim razie prezentuje się sam tytuł i o co w nim chodzi? Hunt jest grą wieloosobową, łączącą elementy rozgrywki pochodzące z popularnych gier typu Battle Royale oraz Survival, lecz sama mechanika rozgrywki i cele, jakie musimy zrealizować, są czymś nowym w tego typu grach. W grze przenosimy się do XIX wieku i alternatywnej wizji stanu Luizjana, gdzie przerażające potwory wszelkiej maści to nie tylko opowiadania i legendy. Wcielamy się w rolę łowcy głów, a naszym zadaniem jest wytropić najniebezpieczniejszego potwora, dosłownie z piekła rodem. Zabić, zabrać trofeum, a następnie udać się w miejsce ewakuacji, co biorąc pod uwagę, że na mapie znajdują się inni gracze, nie jest wcale zadaniem łatwym. To, jak zaprojektowany jest tu świat, to prawdziwe dzieło sztuki i widać, że twórcy mają spore doświadczenie w tej kwestii. Mapa, którą możecie zobaczyć, jest pełna szczegółów, smaczków, przypominających nam, że pomimo przechadzających się wszędzie przerażających kreatur, to wciąż XIX wiek. Budynki mieszkalne pełne najróżniejszych drobiazgów, których używali ludzie na co dzień. Gospodarstwa, gdzie w stodołach wciąż wiszą wszelkie sprzęty potrzebne do uprawy roli, ale nie tylko. A na drogach zobaczyć możemy opuszczone dyliżansy pełne wyposażenia. Jest to świat, który sprawia wrażenie prawdziwego, przez co jeszcze bardziej przeraża. Kolejna sprawa to udźwiękowienie. Tutaj już przy uruchamianiu gry twórcy informują nas, że jeśli chcemy w pełni cieszyć się najlepszą jakością dźwięku, koniecznie musimy zaopatrzyć się w dobre słuchawki. Osobiście nie miałem najmniejszego problemu z bardzo dokładnym zlokalizowaniem przeciwnika czy jakiegoś potwora, tylko słysząc jego kroki. Przykładowo w tym miejscu, które aktualnie widzicie, tylko dzięki temu, że słyszałem dokładnie przeciwnika i z której strony nadchodzi, mogłem go namierzyć. Okej, ale jakie są główne cele rozgrywki? Hunt Showdown jest grą znajdującą się w fazie wczesnego dostępu i na starcie oferuje jedną mapę, z tym, że w dwóch wersjach. Pierwsza jest jej wersją dzienną, natomiast druga nocną. Ze swojej strony mogę polecić Wam szczególnie grę nocą, ponieważ klimat jest naprawdę gęsty. Rozpoczynając zabawę, na starcie musimy wynająć swojego łowcę głów, w którego następnie się wcielamy. Do wyboru mamy kilku z nich, a każdy wyposażony jest w nieco inny zestaw uzbrojenia, jak i umiejętności. Po wynajęciu go możemy oczywiście zmienić mu wyposażenie, które wcześniej kupiliśmy w sklepie. I są to na przykład lepsze strzelby czy rewolwery, ale także kastety, apteczki, noże czy choćby lampy, dzięki którym nieco lepiej będziemy widzieć w nocy. Musimy jednak pamiętać, że jeśli zginiemy, zabici przez potwory lub innych graczy, tracimy naszego łowcę bezpowrotnie. Dotyczy to nie tylko jego samego, ale również całego sprzętu, który zabraliśmy ze sobą. Ciekawy i równocześnie motywujący jest fakt, że jeśli przeżyjemy rundę, co niekoniecznie oznacza zdobycie głównej nagrody, ale z powodzeniem opuścimy mapę, nasz łowca zdobywa punkty doświadczenia, które z kolei możemy wykorzystać na choćby zwiększenie jego paska zdrowia.
Jest to jeden z powodów, dla których warto grać bardzo ostrożnie i zastanawiać się dwa razy nad wybraniem drogi do celu. Jest to gra o polowaniu i tylko od nas zależy, czy staniemy się myśliwym, czy zwierzyną. Naszym głównym celem, jak już wspomniałem na początku, jest odszukanie i zabicie najgroźniejszego potwora, posłanie go z powrotem do piekła, a następnie zabranie trofeum i opuszczenie bezpiecznie mapy. Tutaj pojawia się ciekawe rozwiązanie, jakie zaimplementowali twórcy. W celu zlokalizowania jego legowiska, twórcy na mapie umieścili trzy wskazówki, które widoczne są jedynie, gdy skorzystamy z ciemnej mocy. Wygląda to właśnie tak. Co ciekawe, nawet przechadzające się po mokradłach czy opuszczonych gospodarstwach kreatury zdolne są zabić nas w mgnieniu oka, jeśli znajdziemy się w niewłaściwym miejscu. Dodatkowym utrudnieniem są wszelkiego rodzaju pułapki akustyczne w postaci rozwieszonych w przejściach łańcuchów z puszkami czy rozsypanych kawałków szkła na drodze. Mało tego, nawet zwykłe skupiska ptaków mogą zdradzić naszą pozycję potworom czy innym graczom, jeśli poderwą się do lotu, robiąc przy tym mnóstwo hałasu. Tutaj jedno jest pewne, jeśli z daleka usłyszycie wzbijające się w powietrze kruki, przeraźliwie kraczące, to możecie być pewni, że przeszedł tamtędy inny gracz. Gra jednak nie pozbawiona jest poważnych wad. Pierwszą z nich jest optymalizacja, która praktycznie nie istnieje. Hunt Showdown to tytuł wymagający potężnej maszyny, aby komfortowo zagrać, na co skarży się także większość graczy. Druga sprawa to nieco toporne sterowanie naszą postacią, które nie powinno mieć miejsca, biorąc pod uwagę doświadczenie studia w grach typu FPS. Mówiąc bardzo ogólnie, celując przykładowo do innego gracza, nasza broń zachowuje się bardzo dziwnie. Odnoszę wrażenie, że walczę bardziej z mechaniką sterowania niż z przeciwnikiem, co jest na ten moment poważnym problemem. Kolejna sprawa to zawartość gry. Jeśli studio Crytek chce na dłużej przyciągnąć graczy, musi natychmiast rozpocząć pracę nad kolejną mapą, ponieważ ta, mimo że jest świetna, to po którymś razie w końcu zacznie się po prostu nudzić. Do tego dochodzi zawartość sklepu, w którym dokonujemy zakupu nowych broni czy sprzętu. Na ten moment jest on bardzo ubogi i nie motywuje moim zdaniem wystarczająco do dalszej gry. Musimy jednak pamiętać, że jest to bardzo wczesna wersja gry, a jak informują twórcy, już trwają prace nad optymalizacją, a także nową zawartością. Podsumowując to, moim zdaniem, pomimo problemów, o których wam wspomniałem, jest to dla mnie jedna z ciekawszych i najbardziej klimatycznych gier aktualnie dostępnych na rynku. To, co prezentuję już teraz, wróży bardzo dobrze na przyszłość. Jeśli więc twórcy nie zmarnują potencjału, jaki w niej drzemie, to będziemy mieli do czynienia z jedną z oryginalniejszych gier wieloosobowych ostatnich kilku lat. Grę oczywiście szczerze wam polecam, a z mojej strony to wszystko na dzisiaj. Dzięki serdeczne za uwagę, mam nadzieję, że materiał wam się podobał i do zobaczenia już wkrótce. Trzymajcie się. Cześć.